Co tam się dzieje? Coś wielkiego nas dorwało. Nasze silniki nie działają. Zostaliśmy wyeliminowani. Zostaliśmy namierzeni przez jakiś automatyczny system obrony. To pewnie od niego oberwaliśmy. Coś się zbliża. To pułapka! Te wieżyczki są wymierzone w nas. Upiorne ostrze długo nie zniesie tego ostrzału. Jest w kiepskim stanie. Musisz jak najszybciej załatwić te wieżyczki. No to co? Mamy misję z załatwieniem wieżyczek teraz. Więc jedziemy z Koksem, kurde, dojedziemy te wieżyczki. Kurde, powiem wam, że takie misje poboczne mi się bardzo... Znaczy poboczne, Boże, takie misje mi się podobają właśnie bardzo w grach, nie? Zrób unik, ciak! Nie wiem, ile trafień nie zdołamy przetrwać. No kurde, czuć, że tutaj coś grubego się szykuje. Ile rakietek leci, kurde, na jedną wieżyczkę. Co to są za, kurde, stukanie? Dawaj, tutaj ostatnia została. O, jeszcze tutaj są panowie. Co się dzieje? Wykrywam ogromne echo odpalenia. To gigantyczny pocisk naprowadzający. Dax, zejdź tu i spróbuj powstrzymać ten pocisk. Bez, kapitanie! Już odpalony! Hop! 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 Daxter, spróbuj znaleźć system naprowadzania. Może uda ci się zwrócić pocisk ku wyrzutniom. Syf, śmieć, syf, złom, do kitu, złom. syf, śmieć, do kitu, złom. Co tu się dzieje? Gdzie my teraz lecimy? Ja pierdzielę, ale muzyka budująca klimat dosłownie tutaj jest. Wleć pociskiem w odsłonięty środek. Bateria wystrzeliła miny powietrzne. Uwaga, uwaga na miny. Uwaga na miny. Juhu, pomarańczowy piorun, skarbie! Dobrze, o to chodziło. Tak trzeba było to zrobić. O nie! Linia się zerwała! Jezus Maria, ale tutaj jest zadyma, kurde. Jestem ciekaw, jak długo potrwa ta bitka z tymi tutaj samolotami. Znaczy samolotami, kurde, z tymi działkami. Jezu, co się dzisiaj ze mną dzieje? Masakra! Ja nie mogę takich długich przerw robić od nagrywania, bo potem ja, kurde, nie wiem, co ja gadam. Ja bełkoczę dosłownie. Masakra, kurcze pieczone. No ale dobra, misję mamy prostą. Trzeba będzie uwalić tutaj te towarzystwo. Te działka, nie działka. Zanim oni uwalą nasz statek. A nie mogą uwalić naszego statku, bo będzie słabo. Hej! Ja!
śmieć, syf, złom, do kitu złom. O, potrzebowałeś tego? Dobra, moi drodzy, teraz musi się po prostu udać. Musi się udać. Nie ma takiej opcji, czy się nie uda. Skupiamy się teraz w 100%, a nawet w 200. Chodź do taty! Pomarańczowy piorun, skarbie! I tak w kółko, Macieju, musimy robić jedno i to samo. Ja pierdziule. Trochę szkoda, bo wydawało mi się, że to będzie bardziej taka rozbudowana misja, a nie ciągle powtarzalna. No ale dobra, no. Przeżyjemy to jakoś. Okej, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Jak widzicie, pomiędzy tym a poprzednim nagraniem minęło trochę. No dobra, może nie trochę, bo dwa dni minęło. Ale to powiedzmy, że trochę minęło. Musiałem troszeczkę się uspokoić psychicznie, moralnie i społecznie. Ponieważ przyznam, że ta misja troszeczkę mnie psychicznie wykończyła. Aczkolwiek chyba mam już nawet zastosowanie, jak ją przejść. I wydaje mi się, że teraz już musimy udać się do... właśnie tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, jeszcze tutaj nie możemy się udać. Okej, mój błąd, my bad. Tak więc spróbujmy zatem przejść jeszcze raz tę misję. Znaczy spróbujmy przejść dalej tę misję. Powiem wam tak, nawet jeżeli ta misja mnie delikatnie mówiąc triggeruje, to jednak i tak wolę nią niż jakby większość Jacka X, no nie? Moi drodzy, patrzcie, jaka to jest zacięta walka, jaka to jest w tym momencie zacięta walka. Byleby po prostu chronić nasz statek. Będziemy się poświęcać w imię poświęcenia. Jakkolwiek to brzmi. Kurczę pieczone, ale nie. On musi przeżyć. Musicie być dzielni. Jeszcze chwila i zaraz te działa, kurde, pójdą. Jeszcze dosłownie chwileczkę. I to coś rozpadnie się pod nami na kawałki. Odlecimy sobie troszeczkę. Dokładnie tak. Dobra. Wow. Trochę to za grube było. W tym momencie. Ostrożnie! Mam ograniczoną ilość części zapasowych. Dobra, te części zapasowe to tam jako tako damy radę, no nie? Okej, teraz będzie znowu to samo z rakietką. To na chwilę pozwolę sobie zapauzować, żeby mniej więcej ładnie to synchronizować. Dobra, jedziemy z koksem, mam nadzieję, że zdążymy. Szybko, dawaj, Daxi, dawaj. Pięknie! Dobra. Jest! Mamy to, chyba z... Nie! O kurde! Uwaga! Dawaj, dolecisz! Pomarańczowy piorun, skarbie! Dobrze, jest! Czy już możemy wracać na statek? Jest! Mamy to! Kurde, ale to mordęga była! To muszę przyznać, że to była ciężka misja. To była bardzo frustrująca misja dla mnie. Ale się udało. Ja pierniczę. Już mam! Sygnał wskazuje na cmentarzysko statków za krawędzią. Zgłoś to Sternikowi i wyznacz kurs. Okej, to idziemy to zgłosić Sternikowi i wyznaczamy kurs. Jeszcze w ogóle zapomniałem wam wspomnieć o tym, że mamy tutaj właśnie takie upgrade'y, nie? Ale to chyba myślę, że pamiętacie z
Jack, z poprzedniej sesji z Jacka. I swoją drogą, tak jak już wspominałem na początku, uważam osobiście w mojej opinii, że ta gra dostarcza w mojej opinii więcej frajdy niż Jack X, naprawdę. Zawiodłem się naprawdę bardzo mocno na Jacku X. Myślałem, że dobrze sobie tę gierkę zapamiętałem za dzieciaka, jak sobie tam trochę zagrałem, ale no okazuje się, że jednak to było takie troszeczkę, no trochę takie mylne wspomnienia, I guess. Jakby, nie oszukujmy się, ja mam większą zabawę z Jacka i Dextera z Zaginionej Granicy i możliwe, że wiele z was może się z tym troszeczkę wewnętrznie nie zgadzać, no bo przecież to jest jedna wśród fanów uważana jedna za najgorszą w ogóle grę z całej serii Jacka. No ale, no cóż poradzę, ja po prostu jestem autentyczny i mówię, że się lepiej bawię w tej gierce niż w Jacku X, a to już coś znaczy. Dobra, tak więc lecimy w takim razie, lecimy, nie śpimy. Sektor 0, nowy sektor nam się tutaj aktywował, więc let's go! Dobra, co tu będzie na tym sektorze 0? To jest doskonałe pytanie. I lecimy sobie, kurde, samolocikiem. Zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. No, troszeczkę przewinąłem tę cutscenkę, jak widzicie. Sygnał pochodzi z dna tego wiru. Powodzenia, Jack. Z dna tego wiru? Kurde, grubo. Jezus Maria, co to jest za lokacja? What the fuck? Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Czy my jesteśmy w jakimś wirze czasoprzestrzennym, czy o chuj tu chodzi w tym momencie? Zdawało ci się, że byłeś już wszędzie, widziałeś wszystko, a tu proszę, duchy piratów. Ej, bez kitu. To są jakieś duchy piratów, które my tutaj atakujemy. A raczej takie duchy samolotów, bo bardziej piratów to ja tutaj nie widzę. Ale no spoko, no. Jeżeli Daxter widzi tutaj piratów, no to no, co kto lubi, jak to się mówi. Ale muzyka tutaj dowalona jest. Ha, ja nie próbuję taką siatkę zrobić, żebym ja się nie mógł dalej dostać. To niezłe, kurde. Samoloty, nieźli piraci, kurcze pieczone. Okej, okay, i gdzie jest ten cel, do którego mamy się dostać? Bo ja póki co nic nie widzę. Chyba, że mamy tak w nieskończoność lecieć w dół, no to trochę słabo by było. Bo ja bym jednak mimo co chciał, żeby fabuła dalej poleciała. A nie, żebym, kurde, tutaj stał w miejscu, no nie? No i popsuł mi imidż, ale jaki ty miałeś imidż, Daxter? Nie no, graficznie i soundtrackowo to tutaj zajebiście się tu prezentuje wszystko, no nie? Ale myślę, że tego się spodziewaliście, że ja to powiem, no nie? A jakie wy macie wspomnienia z tą sekcją, która tutaj teraz jest przeze mnie grana? Dajcie znać na dole, bo jestem bardzo ciekaw. Kurde, długa to trochę sekwencja. Tak cały czas, kurde, lecimy do przodu, lecimy, nie śpimy. Raczej nam się nie uda. Czemu nam się ma nie udać? Co oni tu odpierdzielają? What? Co tutaj się stało? Moi drodzy, jest tutaj zacięta walka. Jak zresztą sami widzicie. Grubo jest. Popsuł mi imidż.
Faktycznie! Mam ograniczoną ilość części zapasowych! Z tego ciężko schodzą plamy! Tam jest sfera, brać ją! Ja myślałem, że nam się nie udało przez chwilę, już chciałem panikować. Ostatnią sferę. Ja pierdziczę, ale ja się wystraszyłem. Zrobił się z ciebie łowca skarbów. Wejdź do domu i... Ilunia? Jack, na radarze pojawiło się coś dużego. To behemot! Zapiąć pasy! Wciąż szukacie eko rdzenia? Ja znajdę go pierwszy, psy! Co to za behemot? Rany! Promień Skyhida napełnia te pływające wraki mrocznym eko. Zmienia je w ruchome bomby. Jack! Zestrzel te bomby, bo będzie po nas! Jack! Zestrzel te bomby, bo będzie po nas! Dobra, gdzie są te bomby? Dawaj. Wypadł z baru. Nie ma strzelania do naszego statku. Co wy sobie wyobrażacie? Węzły pancerni... Dobra, okej. Kumam, o co chodzi. Dawaj. Ale cię teraz dojadę, szmaciarzu, behemocie jeden. Zasrany ty. Namierzyli nas z działek! Poruszaj się trochę, żeby je zgubić! Raczej nam się nie uda! Daxter, skończ pierdolić, dobra? Daxter, proszę cię, skończ pierdolić, bo mnie zaczyna to wkurwiać, że... Ja nie mogę na spokojnie działać, bo ty zaraz musisz wpierdolić swoje 15 groszy. No, i poszło. I po krzyku tak zwany sposób. Ale muzyka, ja pierdzielę, ty! Grubo! Masakrują nas! Epickość! Epickość, moi drodzy! W tym momencie to jest epickość! Okej, i gdzie teraz? Co mam teraz zaatakować, bo ja nie widzę? Jeśli mam powstrzymać te myśliwce, muszę zniszczyć hangary w środku pancernika! A, hangary trzeba będzie zniszczyć. Teraz węzeł pancernika musimy zaatakować, dobra. Czyli to. Okej, to trochę się oddalimy, żeby, kurde... mieć jakiś punkt zaczepienia. No właśnie, kurde. Węzły pancernika, na szczęście to jest checkpoint. Studzę lądowy? Te działka to był dopiero początek. Szkoda tylko, że on cały czas powtarza sekwencję, no ale dobra, przynajmniej ten. Przynajmniej jak to się mówi... Przynajmniej checkpoint mamy, to chciałem powiedzieć, kurczę. Dobra, kurczę, skupiamy się teraz, za mocno nawet. Dobra, niszczymy. Trochę niestety HP stracę przy tym, ale przynajmniej, kurde, uda mi się unicestwić tego pierdolonego behemota. Który grabi sobie. Oj, gdzie ja poleciałem? Jezu,
Jezu, ja obok wody byłem. Ostrożnie! Mam ograniczoną ilość części zapasowych. Zaraz, kurde, rozpierdolimy to gówno. Oj, zaraz rozpierdolimy te gówno. Zasilania, działka przeciwlotnicze zaraz mnie zestrzelą. Już widzę, co tutaj się odpierdala. Nie na moje warcie, nie na moje warcie. Nie będzie ciebie, kurde, grebić i atakować. Odlecimy kawałek dalej, żeby móc z łatwością rozpierdolić to gówno. Dobra. No już... Aha, spoko. Cholera jasna, powiem wam, że grubo jest. Grubo fest jest. Teraz już nie wiem, gdzie jest to ostatnie działko, żeby kurde zakończyć tutaj batalię z tymi przygłupami. No nie wiem, nie wiem szczerze, gdzie ja mogę jeszcze zaatakować. Dobrze, dobrze! No i teraz znowu musimy te atakować. Ajajaj, no dobra, niech będzie. Masakra. To wiecie co? Żeby nie przedłużać, bo ja i tak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to po prostu się wyciszę, znaczy wyciszę, no. Zrobimy cięcie, o. Tak więc widzimy się za niedługo w takim razie. Okej. Okay. Czyżby trzecia sfera współrzędnych? Chyba możemy wrócić z powrotem na statek w takim razie. I tak też uczyńmy w takim czy innym wypadku. To chciałem powiedzieć, kurczę, troszeczkę się zaciąłem. I muszę naprawdę nad dykcją popracować, bo jest kurwa tragedia, jest kurwa tragedia. Dobra, co teraz będzie, kurde, co nam będzie teraz gadane, bo podejrzewam, że jakaś cutscenka będzie. Lepiej wracaj na pokład. Aha, to jeszcze nie koniec. Jak mam dokończyć misję, skoro... Dalej, Jack! Wracajmy na pokład! Przy użyciu windy? Okej. Będziemy walczyć twarzą w twarz. Jack, łap się za jedno z działek pokładowych i pomóż bronić statku. A, to takie coś będziemy mieli teraz. No dobra, to ja myślę, że ja tutaj zakończę już sesję, a raczej dokończenie tamtej sesji. I sobie od następnej sesji ogarniemy bronienie naszego galeonu. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o misjach, które tutaj robię. Czy macie w ogóle jakieś wspomnienia, czy nie? Jak wam się ogląda Zaginioną Granicę w moim wykonaniu? To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż informuję was tam o odcinkach, jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień. A na grupa na Facebooku oraz na Discord, dlatego że się tam wszyscy ze sobą integrujemy i przy okazji powiadamiam was o tym,
czy będzie jakiś odcinek, czy nie będzie jakiegoś odcinka, no nie? I ogólnie co tam u mnie, tak więc zapraszam, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, do następnego razu, cześć!